Jak bardzo Bóg nas musi kochać, skoro daje nam swoich aniołów, aby nas strzegli na wszystkich naszych drogach codziennego życia. Nas, którzy tak bardzo chcemy być samowystarczalni i tak bardzo chcemy decydować o sobie, a mimo wszystko Pan Bóg troszczy się o nas i chce nieustannie naszego dobra, nawet wytracając naszych nieprzyjaciół, jeśli jakieś zagrożenie by nam gdzieś tam groziło. Warto dzisiaj usłyszeć te słowa: szanuj swego anioła i słuchaj jego głosu, aby ci się dobrze powodziło. Słuchaj anioła, a nie tylko samego siebie. To pytanie, które Pan Jezus słyszy, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim, jest trochę dziwne, dlatego że pierwszym w Królestwie Niebieskim jest Pan Bóg, pierwszy w Królestwie Niebieskim jest Mesjasz. A uczniowie zadają pytanie, kto jest największy? I Pan Jezus nie próbuje w jakiejś wielkiej teologii tutaj rozpoczynać, tylko przyprowadza dziecko i pokazuje, że największy w Królestwie jest ten, kto jest prosty. Pan Bóg jest prosty, Pan Bóg nie jest złożony. Pan Bóg nie szuka komplikowania naszego życia. Pan Bóg nie szuka takich momentów, żeby nam to życie utrudnić, ale próbuje nam to życie upraszczać. Nawet zabierając pewne rzeczy, które wiele nam w życiu komplikują. I też nam pokazuje, że nasze miejsce jest we wewnętrznym życiu Pana Boga w niebie. Że mamy żyć najgłębszym życiem Trójcy i aniołowie tam się wpatrują w nas. Wpatrując się w Boga, wpatrują się w to miejsce, które jest przeznaczone dla każdej i każdego z nas. Bez hojności naszych patronów nie byłoby tego odcinka. Dziękujemy.